Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś przychodzę do Was z moimi śmieciami, czyli rzeczami, które udało mi się wykończyć. Powiem szczerze, że trochę mi się tego jakoś tak nazbierało. Strasznie dużo rzeczy w ostatnim czasie po prostu wykończyłam i nie mam już miejsca, gdzie tego składować, tak więc stwierdziłam, że nagram dzisiaj dla Was tak na szybciocha ten filmik po to, żebym mogła już czystym sumieniem pozbyć się tych opakowań, no i zrobić miejsce na kolejne. Tak więc, no zobaczcie, trochę tego mam, dwa pudła w zasadzie. Więc nie przedłużam, przechodzę już do omawiania tych kosmetyków. Osoby, które są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji, po to, żeby być ze mną na bieżąco i nie przegapić żadnego z moich filmików. Dobra, przechodzimy do kosmetyków. Po pierwsze, największa butla, którą mam, jest to szampon L'Oreal. Miałam go wieki, naprawdę chyba z rok, jak nie dłużej. Był to taki profesjonalny szampon, który dostałam tak naprawdę. Ja go nie kupiłam, bo one nie są dostępne w normalnych sklepach. To są specjalne produkty w takich sklepach, wiecie, dla fryzjerów i właśnie takich pro. I jest to szampon Silver Gloss Protect System, czyli po prostu nic innego jak szampon taki fioletowy, który wydobywa siwe refleksy i sprawia, że pozbywamy się tych zarzuceń, które mamy na rozjaśnionych włosach. Ja mam rozjaśniane, mam pasemka, więc żeby, wiecie, pozbyć się tej żółci takiej brzydkiej, która suma summarum po jakimś czasie się pojawia na włosach, no to raz za czas, raz w tygodniu zazwyczaj używałam tego szamponu. No i możecie zobaczyć, o, on był taki typowo fioletowy. Typowo fioletowy, natomiast mega mocny. Ja musiałam naprawdę uważać, bo jak myłam nim włosy, to po prostu ten fiolet był wszędzie, na całej łazience i ciężko było go domyć, tak więc musiałam być naprawdę bardzo, bardzo ostrożna używając tego szamponu, bo był bardzo intensywny, bardzo mocny. Miałam też taki moment, że używałam go regularnie, co mycie włosów i po jakimś czasie, po nie wiem, dwóch tygodniach moje włosy były siwe, tak więc bardzo mi się podobał ten efekt, bo miałam taką zajawkę, że po prostu chciałam, wiecie, jest teraz moda na wszystkie możliwe kolory na głowie, więc chciałam po prostu mieć siwe włosy, no i udało się tylko i wyłącznie przy używaniu tego produktu, moje włosy naprawdę zsiwiały, wręcz do tego stopnia, że dziewczyny pytały mnie: hej, a ty zafarbowałaś włosy na szaro? A ja się śmiałam, mówiłam, że nie, po prostu używałam tego szamponu. Tak więc cudowny produkt, uważam, że jeden z lepszych z tych, które tutaj mam i zdecydowanie będę go szukać, żeby go gdzieś kupić ponownie, bo no, naprawdę był rewelacyjny. Kolejne produkty do włosów. W ogóle dzisiaj tyle mowa o włosach, a moje włosy dzisiaj naprawdę mają bad hair day, tak więc nie wyglądają najlepiej, proszę nie zwracajcie na nie uwagi. Dobra, kolejne produkty do włosów to jest szampon i odżywka Royal Moroccan i już nie będę o nich mówić, bo już o nich wspominałam przy któryś ulubieńcach. Podlinkuję Wam w karcie, znajdziecie link właśnie do tych produktów, gdzie szerzej o nich opowiadam. Kocham te produkty, cudowne. No i właśnie już mi się niestety skończyły, ale już kupiłam sobie nowe, więc mam nowe w zapasie, będę używać. Piękne, cudowne produkty, naprawdę świetnie wpływające na włosy, na kondycję włosów, przy tym pięknie pachnące i o! Dobra, idziemy dalej. Kolejne wielkie opakowania i znów dwa, zobaczcie, już wykończone. Też już mówiłam o tych produktach. To jest tylko potwierdzenie tego, że nie kłamię i mówię naprawdę to, co myślę, bo mówiłam Wam, że kocham te produkty, no i używam je namiętnie, regularnie i to jest, widzicie, potwierdzenie tego. To są Imperial Leather i płyny do kąpieli. Ja nie wyobrażam sobie już kąpieli bez tego produktu, bez tych zapachów i tych właśnie płynów. Przepięknie pachną. Ja akurat te, które wykończyłam, to jest Marshmallow, czyli te takie pianki, wiecie, bardzo popularne w Ameryce. I drugi to miałam taki calming, czyli uspokajający, wyciszający. Oba pięknie pachnące. Mam jeszcze kilka zostało mi, ale znowu muszę poczynić zakupy i kupić sobie na zapas kolejne. Też Wam w kartach podlinkuję recenzję do tych produktów, bo też już o nich wspominałam i naprawdę myślę, że warto. Całe opakowanie 500 ml można wyhaczyć na promocji za 1 funta. Generalna, normalna, taka regularna cena to są 2 funty, więc i tak niedużo. Kolejny produkt to jest Colgate i to jest płyn do pukania ust i nazywa się Plux Soft Mint i to jest produkt najgorszy, najsłabszy z tych wszystkich, które tutaj mam. Kupiłam go kiedyś, bo był na promocji, zawsze używam Listerine, ale po prostu, że był na promocji, no to właśnie zakupiłam ten i jest
słaby, bardzo słaby. Listerin po prostu bije na łeb, na szyję ten Colgate i więcej do niego nie wrócę, bo po prostu no, za mało odświeżał, za mało, wiecie, miałam wrażenie takiego właśnie faktycznie, że on działa, zabija te wszystkie bakterie w mojej jamie ustnej. No niestety słaby po prostu produkt, bardzo taki delikatny, więc no, po prostu nic specjalnego. Kolejna rzecz to było moje mydło Dettol Revitalize, które zabija 99,9% bakterii. Bardzo fajny produkt, to jest bardzo firma popularna w Anglii, Dettol. W Polsce chyba nie ma tych produktów, nie ma tej firmy, ale nie jestem pewna. Świetny produkt, pięknie pachnący, który naprawdę jest bardzo wydajny, kosztował funta, też chyba na jakiejś promocji go kupiłam, albo nawet i mniej. Teraz nie jestem pewna, ale coś koło funta, poniżej funta. No i jak widzicie, ma fajny dozownik, więc faktycznie jest to higieniczny produkt. Na bardzo długo mi starczył, bardzo ładnie pachniał, super. Kolejny mój ukochany produkt i też o nim nie będę już opowiadać, nie będę się rozwodzić, bo męczę i gadam jedno i to samo. To jest Garnier Skin Active Micellar Oil Infused Cleansing Water, czyli po prostu płyn micelarny do ściągania, zmywania makijażu, który jest przeznaczony dla skóry suchej i delikatnej, wrażliwej. Bardzo go lubię, bo faktycznie dla skóry suchej on ma olejek, jest dwufazowy i bardzo fajnie, po prostu nie czuję takiego spięcia i takiego wysuszenia po oczyszczeniu twarzy, więc naprawdę świetny produkt, przynajmniej dla mnie, nie zapycha mnie. No, są zdania podzielone, ja Wam podlinkuję recenzję też gdzieś w kartach do tego produktu, bo też już o nim sporo mówiłam. Kolejna rzecz to jest Dead Sea Spa Magic Silky Smooth Body Lotion, czyli balsam do ciała firmy Dead Sea. Jest to firma, która jako pierwsza wyszła z produktami z Morza Martwego, która właśnie wykorzystuje, wiecie, całą tą technologię oczyszczania właśnie z błota, z Morza Martwego. Oni podobno byli pierwsi na rynku, nie wiem ile w tym prawdy, ale podczas szkolenia tak mnie uczono. Świetne produkty, w 100% naturalne, nie ma tutaj żadnej chemii. Wszystko jest naturalne, świetne produkty dla osób, które mają, wiecie, bardzo suchą skórę, wrażliwą, dla osób, które mają coś w stylu takiej łuszczycy, nie wiem jak dokładnie to się nazywa, ale generalnie jeśli macie bardzo, bardzo przesuszoną skórę, no to świetnie te produkty nawilżają. Ten produkt, ten body lotion kosztuje 7,70, czyli około 8 funtów. Mamy tutaj 350 ml. Oczywiście jest bez parabenów, nietestowany na zwierzętach, no po prostu teraz tutaj w Anglii jest to bardzo, ludzie mają po prostu hopla na tym punkcie, tak więc może nie tylko w Anglii, może w Polsce też tak jest, ale no generalnie Wam po prostu chcę zaznaczyć, że naprawdę jest to wszystko w 100% naturalne. Oprócz tego, że ten produkt jeszcze nawilża, to jeszcze odbudowywuje naszą skórę, po prostu, wiecie, nasze ciało, no i oczywiście przez to, że ten zapach jest bardzo naturalny, faktycznie jak z Morza Martwego, taki specyficzny, taki właśnie, wiecie, morski, no to też koi nasze zmysły, odpręża, no i tak dalej, i tak dalej. Fajny produkt. Ten balsam nie jest moim ulubionym produktem z tej firmy, bo mam wiele innych, które bardziej lubię, ale jest też bardzo fajny. Więc także tak. No i ostatnia rzecz, którą mam, to są rzęsy Eye Candy, odcień 302. Piękne rzęsy, bardzo fajnie się je aplikowało, bardzo łatwe, piękny kształt, bardzo ładnie podkreślały makijaż. Nie wiem ile one kosztowały, coś około 5 funtów. Bardzo, bardzo fajne, bardzo byłam z nich zadowolona i uważam, że... A, i do nich był jeszcze klej, świetny klej, który używam właśnie do klejenia rzęs, zresztą możecie zobaczyć ile mi go już ubyło. Bardzo dobry i muszę powiedzieć, że naprawdę mi przypasował. No i tak to właśnie, o tutaj te rzęsy, bardzo fajnie, naprawdę się prezentowały na oczach i podkreślały super makijaż. No i to tyle, moje pudła są puste, gotowe na kolejne produkty, które będę mogła dla Was przygotować i pozbierać znów opakowania. Dzięki serdeczne za uwagę. Tutorial do tego makijażu też pojawi się na moim kanale, bo właśnie dzisiaj dla Was nagrałam. Tak więc jeśli jesteście zainteresowane, no to gdzieś Wam tutaj też podlinkuję. Póki co żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo mocno, miłego dnia Wam życzę, no i do zobaczenia niebawem.